Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest ostatnia sesja z Life is Strange. Mam kurde nadzieję, że film będzie działał tak jak trzeba, ponieważ do cholery ja z tej pierdolone coś ze sterownikami mam, z moim headsetem kurwa na USB. Cały czas tylko albo włączam Life is Strange, albo kurwa włączam OBS-a. Nie, najczęściej to OBS-a i kurwa sekunda dźwięk jest, sekunda dźwięku nie ma, sekunda dźwięk jest i nie ma i kurwa to jest takie denerwujące, że ja pierdolę. No. I trzeba kurde kompa zresetować, żeby działało jak trzeba gówno. Ale dobra. Jestem napompowany! Tak więc no, co ostatnim razem się stało? Chloe dostała w pierdol, kulkę w łeb, nas szprycowali narkotykami i wyszło na to, że kto to zrobił? Nasz kurwa nauczyciel z fotografii, bo lubi nam chyba zdjęcia zbereźne robić i przy okazji napije się. No, tak więc, jesteście gotowi? A, no i przy okazji, przed tym jak, po tym jak komp został posłany na naprawę, to musiałem niestety wszystko przechodzić od nowa, tak więc nie zrobiłem wszystkiego tak jak to było na Let's Playu, poza tymi wyborami, które niby mają konsekwencje, no nie, i tak dalej. Ale myślę, że to raczej nie będzie większego wpływu miało na historię, ponieważ no, mimo tego, że ta gra wmawia nam, że nasze wybory będą miały konsekwencje, to tak naprawdę chyba nie jest. Tak więc jej! Kontynuuj! Poprzednio w Life is Strange! Bum, bum, burza! O nie, nie! A, wstałam! Co znalazłaś? Rachel ciemni w kółko to samo. To tutaj! Nikomu nie możemy ufać poza sobą. Wiesz o więcej... razem z Loem myślicie, że jesteście więcej niż inni, jak wszystkie nastolatki. Proszę, syjamskie bliźniaczki! Co robicie w moim internacie? Jeb, zajebie cię! Bum! Żadnych pistoletów, kurwa, w mojej szkole. Na bank ma coś wspólnego ze zniknięciem Rachel. Kate nie była pierwsza! W pozostałych teczkach są zdjęcia innych ofiar. Co ty tu robisz, Max? Victoria będzie następna, ale masz gówniany sprzęt. Rachel! Dlaczego tak ułożył ją? Zamknij ryj Windows 10! Złomowisko. Max, musimy znaleźć to miejsce już. Skrzyp. Rachel, dlaczego? Przykro mi, Chloe, tak bardzo mi przykro. Wiem, że jesteście blisko z Nathanem, ale twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Nathan do mnie napisał, że nie będzie już żadnych dowodów, kiedy skończy. O Boże, Max, spójrz, ona wciąż tu jest. A! Nie! Chloe, uważaj! To jest headshot! Tak, proszę państwa, wyglądały wydarzenia w ostatnich 4 epizodach Life is Strange. No cóż, jak dźwięku nie ma z gry, to trzeba wszystko dać na amatorski voice acting. Napisy trochę też za szybko leciały, ale to nic. Oh my god, under my umbrella. Tak więc no, zobaczymy, czy to my zgwałcimy, czy nas zgwałcą. By the way, wczoraj widziałem na gry online, że ma wyjść druga część Life is Strange. Więc chyba idealny moment, żeby zrobić z tego let's playa, albo przynajmniej skończyć. No, ale też kurde, trzeba przyznać, że ten let's play przez dużo przeszedł. Sorry. Piję napój gazowany, więc będzie mi się odbijać, ale nie będę bekał do mikrofonu, bo to jest prosiakowe.
Wystarczy, że to robiłem podczas pierwszych epizodów Krapów. Wiem na pewno, że w Soniku Apesy tak robiłem. Ale hej, nie wiedziałem wtedy, że to złapiasz tak dużą atencję, więc... trochę się wydurniałem. Max nie ma paznokci. Tak przy okazji mam też nadzieję, że nie będę zagłuszał gry, albo gra nie będzie mnie zagłuszać. Całe szczęście, że przynajmniej te... kilka ścieżek zrobiłem dźwiękowych w tej grze i jeżeli coś pójdzie nie tak, to w Vegasie zawsze mogę podgłośnić albo coś ściszyć. Nie śpi, bo cię okradną. Mogę się rozglądać? Mogę. Max jest segregator z naszym imieniem. Przewieźć czasu nie mogę. Nie żyje! Ja pierdolę, może okno zamknę, bo zaraz tutaj jak zaczną jeździć te samochody, to... Ta, zamknę okno, bo... Nigdy kurde nic nie wiadomo. Kurwa, jak zwykle wszystko musi się pierdolić. Zamknij rej, panie ciężarówka! No. A niestety będę musiał się kisić w moim pokoju, bo jest tutaj od cholery gorąco. Ach, nienawidzę gorącej pogody. W ogóle wolę, jak jest zimno. Króć. Przynajmniej wtedy, no... Dobrze wiesz, gdzie jesteś. Myślisz, że ktoś ci pomoże? Prawa stopa uwolni. O kurde, ten Jefferson nie potrafi wiązać tych... O chuj! Victoria... Wake up. Wake up. Spójrz. Oh shit. Jefferson kidnaps Victoria too. This is so bad. Pociągnij. O mój Jezu! Rozwiązałem zagadkę. Jefferson. 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 Jeff. Kurwa, ten debil się za bardzo creepypast naczytał i chce być jednym z tych, kurde, creepypastowych husbandów. Ja mu, kurwa, dam nie na mojej warcie. God, I don't remember anything that happened. I hate looking at myself like that. You pay for this, Jefferson. Skup się na zdjęciu. I promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Okej. Okay. Kurde! To już niby już jest po wszystkim teraz, nie? Teraz nie jest po wszystkim. This angle highlights your purity, see. The slightly unconscious model is often the most open and honest. Czemu miałoby to jej pomóc, przewinięcie się w czasie? Przecież znów na dragach wciąż jest. Spierdolony Jeff. Spierdalaj. Hold that stare there. Stay still. O shit, gorzej wrzeszczysz jak ja na komputer, kiedy nie działa. Na serio, kurde, 15 minut próbowałem odpalić grę tak, żeby było Max, dobrze. You fucked up my shot. Nawet nie wiecie, jak ile kurw rzuciłem w powietrze. You were special the second I saw your first selfie. Ta, bo ona potrafi specjalne selfie robić. Ja też nie znoszę, to po co go kurwa używasz? The purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle.
Pewnie mu kurwa stoi. I co nam to pomoże? Cofnijcie się w czasie do tego momentu. Expect a cohesive style or theme, but he had an eye for shadows and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Mogę teraz? Nie, nie mogę, bo to scenka. Nice. Good. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy. To prawda, ona jest wścibska. Tyle razy już szukaliśmy rzeczy w rzeczach innych ludzi. Ale hej. Really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that I killed that Nathan killed her in self-defense. But she. To w takim razie o co chodzi z tym Nathanem całym? Jaki jest jego problem? Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Ile on kurwa tych zdjęć będzie robił? Ta scenka może już się skończyć. Co on kurwa do jakichś tortur pornów playboyów chce to przesłać czy coś? Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. Jak to przewidzieć? I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Remember my number one rule: always take the shot. Nie no, na serio, to już się zaczyna robić. O, dziękuję. No i jak nam to pomogło? A, może jakoś. Co to za teczka, z czym ona? Oh, Jesus. I can't believe that happened. Mogło być lepiej, mógł cię kurde zgwałcić. Wiki siki tam leży. Halo, kurwa. Żyjesz czy nie? Victoria. Nie udawaj, że śpisz. Victoria. It's Max. Can you hear me? Max. Oh god. Where are we? Oh, what's happening? You've been drugged like Kate and me. Do you remember how you got here? Oczywiście, że nie. No, I don't know. Wait, you warned me. You warned me about Nathan. Then I went to Jefferson for help, and he was acting so weird. That's the last thing I remember. And I can't move my hands. Help me, Max. Please, I'm sorry for everything. Listen, Kira. Mark Jefferson kidnapped us. He's using Nathan as well. Jefferson is very dangerous, so we have to get out of here before he comes back. Ale w sumie to, czy były jakieś tam momenty, w których można było załapać, że to on jest tym złym? Że? Nie wiem, ja taki nie widziałem. Takich. Nikt nie zginie. Just hold on, Victoria. Nobody is gonna die anymore. Max.
what's going on. I thought you said Nathan was dangerous, but it was actually Mark? Mr. Jefferson? I was wrong. I should have known that Nathan couldn't do all this on his own. No raczej. What? What's going to happen to us? Oh, please get us out of here. Może ty byś coś zrobiła. Ty masz większą kurde, ty masz większe pole do popisu do jasnej cholery. Ja jestem do fotela przywiązany. If he toses us again, we'll forget everything. Then Kate Marsh was telling the truth. Even though I knew she wasn't lying. And I could have helped her, Max. But I hurt her. Now it's my turn. Jesteśmy tu razem. We're both here. No cóż, no. Okay. Obwinianie jej teraz nie zrobiłoby nam obu na dobre. That Jefferson would do this to me. To us. Victoria, we will find a way to escape. I promise. Max, I believe you. No dobra. Spójrz. Oh, I'm definitely more awake in this photo. I could try. Okay. To ma sens. This might work. Please work. Let's do this! Wyostrzyć cholerne zdjęcie! Teraz wygląda jak HD po prostu! Tak mniej więcej. Czy ona ma ćmenak w tym, na bluzce? I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. Połączenie. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Jaki portret? You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Już powiedziałem dlaczego. Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models, my subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. I w sumie też i moja ostatnia sesja nagrania z tej gry. Max, I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. Stop. Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Idź do diabła. Go to hell. You will for everybody you've hurt. Unlike pure sweet Kate Marsh, I don't believe in that bullshit. She could have been my masterpiece. The world is what an artist makes it. And my muse. Blah, blah. Blah, blah, blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. Czekaj, zaraz wyrwę się z moich tych. Your face changed color. I rozpierdzielę cię, kurde, wezmę ten cały wózek i wyląduję na twoim łbie. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Jest tak chory jak ty. He's as sick as you. Don't judge people, Max. To jedyne co teraz mi zostało do roboty, więc zamknij ryj. To jest was dwóch. That makes two of you. I help Nathan realize his vision. So few people get that chance. You brainwashed him. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often. Tak to się dzieje, jak ludzie mają kurde z killerami do czynienia. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max.
Czemu, kurde, ty jej to wszystko opowiadasz? Nie rozumiem. Po prostu zrób swoje i już. How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Nie tylko ona. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Da. Chloe and Rachel. You killed both. Nie tylko one zostały zabite. Right now. Is that what you want to hear? Zamknij ryj. Why? 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 Start listening to me, you dumb. No to zacznij, kurwa, gadać. I'm sorry, Max. That was not cool. Anyway. Rachel is dead. Wiem. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway. So look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes, yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No. Nie, nieprawda. It's just too bad. No, w sumie no, Max być może, ale ja nie. Actually, thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. So? After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Ja pierdolę. No ale hej, w końcu karma go gryzła. With amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. Ale nikt ich nie znalazł do tej pory, oprócz nas. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Ta na pewno. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came. Okay. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your workout. No i zajebiście, jakieś kurde pornolowe muzyki mi tu włącza zboczeniec. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Okej. This. Spójrz. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Dobra, mogę się cofać. Dobra, co mam kurwa robić? No to mnie uwolni, to chętnie z tobą popatrzę. Tam masz w komputerze. Spacja? Okej. 46 FPS-ów pokazywało. Ale dobra, nieważne. Sorry. This is not art. No fajnie, kurde, spuścił się i muszę cofnąć czas. No ja pierdzielę, co za świnia z tego Jeffersona. Tak się podniecił, że muszę cofnąć czas. Okay. Now, let's see how these shots came out. Wait. Please, Mr. Jefferson. Max. I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Mój pamiętnik. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. Przestań używać tego słowa. Waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much. W klasie się znajdziemy, ale rozpierdówę zrobimy mu teraz. Wielkie dzięki za ułatwienie nam zadania. Chuju. Spójrz.
To chyba było w klasie, nie? Tak, to było w klasie. Uuu! Ale damy ci rozpierduchę! I może Kate uratujemy jeszcze. And capture you in a moment of desperation. I believe Max has taken what you kids call. Czyli jednak było coś takiego. Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. Has been popular since the early 1800s. No dawaj, Max. Weź krzesło i go zajeb. Selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of. Oh, Kate, yes, widzę jej fryzurę. Long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self portraits? Nie zależy mi na waszej uwadze. I'm not into capturing your interest. That's kind of sick, isn't it? I guess somebody hasn't had their coffee. Try again. Okay, okay, the Daguerrean process. Blah, blah, blah. Co się tak na mnie lampisz? Let's move on. Nie. Anyway, so the Daguerrean process made portraiture quite popular. Mainly because it gave the subjects clear, defined features. To... You can learn more. Kurwa, Max! Jebnij go krzesłem, jak prawdziwy Tibijczyk! And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes. Time to change time. The winner to San Francisco, where you'll be feted by the first. Let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Melissa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Czekaj. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Ale chwila. Sprawdź. To jest moja. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Czytaj. Stój. Jefferson. Jest. Dobra. Nie potrzebujemy chyba niczego więcej. Chcę pogadać z Kate, nie mogę. Nieważne. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. Oj, ja pierdzielę, przyjdzie nas uratować? Proszę go powstrzymać. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Am I pushing myself too hard? Pociesz. It doesn't matter what happens to me. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. Przytul ją. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Tak jest! We could both use a hug. Nie popełniaj samobójstwa. You always know the right thing to do. Zdjęcie. No i git. Spójrz. Have faith, Kate. This time I'm here for you. Zobaczmy, jak wyszła. Tu. No. Ładnie wyszła. Wikisiki. Victoria, I'm sorry you have to stand next to that psycho.
Daj zdjęcie. Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson? Zamknij ryj. Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? Mm-hmm. You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? Masz szyję jak żyrafa, to jeszcze zapomniałem ci powiedzieć. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. Proszę, zdjęcie na konkurs. Kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to. Ta, na pewno. Means a lot to me. And Blackwell. The first step for any w sumie teraz jak tak się zastanowię, to jak on tak gadał i gadał na tej lekcji, to może można było podłapać różne dziwne rzeczy z tym. Innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo. And maybe both of us will be jet-setting to San Francisco. Tak jak w tej piosence. And maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you are going to find out, Mr. Jefferson.